Cześć, tutaj Mister Assassino i witam was w kolejnej powtórce bitwy u Assassina. Dzisiaj widzimy się z graczem Michał Mówc, jakoś tak. Mamy czołg Is-3, czyli jeden z moich ulubionych czołgów. Jesteśmy na mapie Karella i widzimy tutaj w plutonie Mistera Snappy Cat i jeszcze Arm As, jakoś tak, przepraszam, nie wiem dokładnie, niektóre wasze niki naprawdę są trudne i trudno je wymówić. Więc zaczynamy w trybie ataku. Jesteśmy po prawej stronie, dosyć dużo tutaj jest czołgów. Co ciekawe, po lewej stronie mamy już czołg Rudy. Jest to powtórka dosyć świeża, bo jest z patcha 9.8, więc jak na moje standardy to jest dosyć świeża powtórka, ale już naprawdę ogarniam to dosyć mocno i coraz szybciej te powtórki są przeze mnie nagrywane. Już się troszeczkę zwalnia miejsce na mailu, więc można nasyłać dla mnie powtórki. Zapraszam wszystkich do wysyłania, naprawdę niecały tydzień i na pewno wasza powtórka się pojawi, a jeśli będziecie wysyłać do serii z Assassinem przy bitwie, to będzie jeszcze szybciej. Jak widzimy tutaj, nasz bohater Michał wybrał sobie stronę lewą, prawą stronę mapy, nie zamierzał tam gdzieś skręcać. Już są pojawione dwa czołgi przeciwnika. Troszeczkę nasz ciężki Is gdzieś tam razem z Pershingiem dziwnie jedzie, ale nie skupiajmy się na nich, to troszkę nieważne jest na lewej flance. Też jakoś sobie nasze czołgi radzą. No i Bulldog, tutaj nasz plutonowy, ładnie oklepał dwa pojazdy. Widzimy, prawie już tutaj nie żyją, więc bardzo dobry progres jak na początek bitwy. Jak na razie jest tak bardziej spokojnie, może teraz będzie jakiś frag, przycelowanie w V-kę. Niestety pestka nie jest trafiona dosyć niefajnym strzałem, ale na szczęście plutonowy mi ładnie wykańcza, może będzie Cheeto jako taka nagroda pocieszenia. Jest piękny strzał i jest pierwszy frag, czyli mamy dopiero 67 HP damage'a zdjętego, ale przynajmniej jest ten pierwszy frag, a na pewno tutaj jeszcze w bitwie coś się podzieje, bo przecież ja nie daję słabych bitew. Widzimy, jedzie tutaj panterka, którą na pewno Michał będzie chciał jakoś tutaj zaatakować, spróbować strzelić. No niestety pojazd od razu się wycofał, jak tylko zobaczył tutaj naszego bohatera. Po lewej stronie tam bardziej widzimy Rudego i KW85. Niestety nie postanowili tu podjechać, a są dosyć miękkimi czołgami i dobrymi do strzelania na tym tierze, ponieważ widzimy, i trzeci jest na 8 tierze, więc bez problemu powinno być zabijanie tych przeciwników. Tutaj widzimy, też Michał postanawia zjechać i będzie oklepywał ich od tej strony, czyli od frontu. Nie ma zamiaru ich gdzieś tam wyjeżdżać. Pierwszy będzie strzał właśnie w KW85. Jest pięknie przebity za 380 damage'a. Zostało mu niestety 29, troszeczkę szkoda, ale zaraz tutaj na pewno będzie poprawka od kogoś, albo nawet od samego Michała i będzie czołg zabity. Teraz przycelowanie na Rudego. Jest piękny Amurak za 720 HP-ków. Pięknie wieża odpadła, piękny rozgryz całego po prostu czołgu. No i kolejny frag, T29, mam już 3 fragi i ponad 1200 damage, też będę bardzo szybko właśnie na tym pięknym strzale w Rudego. Przycelowanie na panterkę, czy to będzie czołg właśnie dla naszego Michała? Tak, jest czołg, jest kolejny frag, jest 1400 damage'a, no i może jechać dalej, może robić kolejny damage. Już mamy 4 fragi na bitwie, jeszcze dużo pojazdów jest, jeszcze dużo można zrobić. Lewa flanka nie daje sobie za bardzo rady, a ona na pewno będzie musiała wrócić, bo tutaj nie ma drugiego kapa. Tutaj ci przeciwnicy muszą po prostu bronić swojej jedynej bazy, inaczej przegrają. Nie mogą po prostu oddalać się gdzieś w bitwie. Widzimy tutaj agresywnie, nasz cały pluton jedzie. Bulldog już tam bardzo mocno atakuje szturę Remila. Niestety tam jest troszeczkę przeciwników jeszcze z innej strony, jest troszeczkę deków, ale na szczęście jakoś na razie udaje się ten plan spełnić, chociaż Bulldog stracił dużo HP na tym ataku. Szturę Remil ma już tylko 300, więc jest na jedną pestkę od naszego bohatera. Zobaczymy, czy to będzie możliwe, czy tutaj nasz bohater tej bitwy ściągnie tego przeciwnika, czy jednak będzie ktoś mu tam gdzieś z przodu przeszkadzał. Zaraz powinien być widoczny. Niestety szturę Remil ciągle podjeżdża, ale widzimy, agresywnie już podjeżdża tutaj nasz bohater i pięknie wystrzał na pestka kolejna. Piąty frag, 1700 damage'a i możemy cisnąć dalej po specjalistę, którego zaraz powinien tutaj nasz bohater dzisiejszy zrobić. Niestety Ferdynanda nie było pestki. W odpowiednim momencie zdążył się wycofać, teraz na pewno wyjedzie, żeby oddać pestkę, ale Michał jest bardzo szybki i wyjechał tutaj za skałę, żeby właśnie tutaj nie dostać jakiejś pestki od Ferdynanda. Po prawej pojawia się AMX CDC, niestety został od razu wycofany przez swojego gracza.
teraz jak panterka, która nie powinna stanowić większego problemu z przebiciem, jest piękny pocisk za 414, ale niestety zdołał jeszcze zabić naszego Pershinga, super Pershinga, który stał właśnie za nami. Pojawił się teraz Ferdynand, którego może będzie w stanie przebić teraz Michał, niestety musiał się schować na side scrapa. Teraz wyjazd, trzeba było jeszcze naprawić gąsienicę, co skutkowało utratą tych 2 sekund, no i Michał nie zdołał oddać mu dobrej pestki. Teraz widzimy tam po drugiej stronie jeszcze IS trzeci, można tam też strzelać, chociaż niestety teraz te pojazdy zniknęły. Tam chyba te deki widziałem, że się wychyliły, tak, Ferdynand już się wychylił, niestety Michał zobaczył to troszeczkę za późno, ale na szczęście pestka weszła w gąsienicę za 0, a jeszcze przy wymianie udało mu się wkleić pestkę za 380 właśnie w tego przeciwnika. Sytuacja robi się dosyć nieciekawa, troszkę ubywa nam sojuszników, tutaj kolejna pestka będzie piękna właśnie w Ferdynanda za 380 po raz kolejny i został już Ferdynand na strzał, ale pamiętajmy, że niestety naszych sojuszników już jest bardzo mało i będzie trudno jakoś zrobić tą bitwę, więc Michał musi się starać z całych sił, żeby jakoś tutaj źle nie przegrać tej bitwy. Kolejna pestka znowu na szczęście w gąskę, teraz przycelowanie w dolną płytę, może będzie strzał dobry, jest piękny strzał, idealny za 137 damage'a i mamy kolejnego fraga, mamy specjalistę, 3100 damage'a i można lecieć dalej, można robić kolejne HP-ki, kolejny damage. Widzimy cały skład przeciwnika jest teraz po jednej stronie, więc też to jest dobre. Teraz wychyla się CDC, którego powinno być widać. Właśnie widzieliśmy teraz piękną pestkę za 340. Jest już ten przeciwnik na strzał, jest wykończony, no niestety tutaj ginie nasz sojusznik właśnie w jakimś TDK-u, nie jestem w stanie teraz za bardzo ocenić, co to jest. Prawdopodobnie jakiś ISO, chociaż to chyba nie jest, nie, to nie jest TDK, to jest jakiś ciężki czołg, przepraszam, ale trudno było dostrzec, co to by było za tych płomieni. Mamy 7. fraga w międzyczasie, jak tutaj gadałem i rozmyślałem, co to jest za wrak. Mamy też 3600 damage'a, teraz przeładowanie i będzie ist, jest piękny zapity ist, mamy już Radia Waltersa w bitwie zrobionego, teraz zostały 2 pojazdy i mamy niesamowitą szansę na pula. Czy będzie ten pul w bitwie zrobiony? Mamy teraz VK, która bez problemu powinna zostać przebita. Mamy piękny strzał do 240, mamy 9. frag. Bulldog w tym samym momencie przejeżdża za właśnie tym przeciwnikiem, który w tym samym momencie został zniszczony. No i ma on 732 HP. Czy właśnie tutaj Michał zdoła wykosić tego przeciwnika i zrobić tym samym pula, czy to będzie niemożliwe. Teraz pięknie wychyla się przeciwnik, pestka jest w ogóle zrykosztowana, niedygnięta, niepochłonięta przez gąskę. Bulldog agresywnie atakuje naszego sojusznika, niestety tutaj dostaje potężne pestki w bok po 100, po 200 i teraz będzie kolejny przycelowanie, jest piękny pocisk w gąskę, no i niestety szmaciarz Wisu zabija właśnie naszego Bulldoga i zabija szansę na pula. Niestety nienawidzę takich graczy. Niesamowita szansa dla Michała. No i niestety stracił tutaj właśnie tą możliwość, że taki ISU właśnie go wykończył, a widzieliśmy, że już bez problemu Michał dałby radę dojechać do tego przeciwnika i po prostu go wykończyć. Przejdźmy po prostu teraz do paneli z bitwy i zobaczmy, jak sytuacja wyglądała ze strony cyferek. Jak widzimy, jest masterka, jest tutaj jeden z moich ulubionych takich, to się nazywa chyba dokładnie tokeny, czyli spec od wybuchów, dokładnie. Mamy Fire for Effect, mamy Kulę Odpornego, Pojedynkowicza i Brutala, a z tych oczywiście ciekawszych medali Radley Walters na pięknej złotej szarfie. Szkoda, że nie ma tu tego pula, niestety się nie udało, ale takie właśnie są te pule, że zazwyczaj ktoś zabiera tego ostatniego fraga. Mamy tutaj stalową ścianę, mamy specjalistę i mamy dużego kolibra. Na następnym panelu widzimy 4426 damage'a zrobionego, mamy 9 fragów i 1551 expa. Do tego jeszcze zaznaczę tego szmaciarza właśnie Wisu. On praktycznie ma 1 fraga i ma 1500 HP, więc zrobił 300 HP do przodu, żeby tylko zabrać tego, ten najważniejszy frag w bitwie. I można zaznaczyć jego... Zaraz, przepraszam, to nie był Isu, to... Nie, dobrze mówię, to był Isu. To był Isu, to jest Nick Ryan. Już myślałem, że coś poplątałem, ale to jest Nick Ryan. 1984. Zazwyczaj zaznaczam takich szmaciarzy, bo nie cierpię tego, jak ktoś zabiera tak piękny medal i to tak brutalnie. Na ostatnim panelu widzimy 19 strzałów oddanych, z czego 17 jest przebitych i 15 strzałów jest spenetrowanych. Mamy tutaj damage'a 4400 ponad, z więcej niż 300 metrów niestety jest 0, ale pamiętajmy, i z trzeci nie jest do snajby. Mamy hitów przyjętych aż 15, z czego spenetrowanych jest tylko 5, 10 pestek aż zostało odbitych. Damage zablokowany przez armor 2075, bardzo ładny wynik. Do tego 11 czołgów było zaatakowanych w bitwie, z czego 9 oczywiście poniosło śmierć z ręki naszego bohatera. Mamy też zrobiony
damage przy asyście 490 i przejechanych na mapie kilometr i 800 metrów. Widzimy też tutaj, Michał grał na zwykłym koncie 45 tysięcy, zarobił po bilansie, po przeliczeniach wyszło 5 tysięcy na plus. Do tego, jak już wspomniałem, 1551 expa bazowego, bez konta premium i 3102 za jakieś tam gwiazdeczki i pierdółki. Bardzo ładna bitwa, niestety żałuję, że nie udało Ci się zdobyć pula. Mam nadzieję, że w kolejnych bitwach będzie to już lepiej, w kolejnych bitwach oczywiście na pulę. I gratuluję oczywiście wyniku, gratuluję bitwy, a wszystkim innym, wszystkich innych proszę o komentowanie, subskrybowanie i do następnych bitew, bitwy u Assassina. Cześć!